Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, o zadaniach z zakresu ścinania. Połączenia w mechanice i budowie maszyn najczęściej realizowane są przez różnego rodzaju stworznie, śluby, nity czy wpusty, i większość, czy też spawy. I większość tych elementów pracuje na ścinanie. Stąd przynajmniej moim zdaniem jest to jedno z ważniejszych odkształceń, takich naprężeń i warunków wytrzymałości, które sprawdza się w czasie projektowania różnego typu urządzeń. No to może przejdziemy od razu do zadań. No i jako pierwsze omówimy sobie zadanie 4.1. Dobrać wymiary elementu przedstawionego na rysunku 4.1a, jeżeli siła P równa się 80 kN. Kilonewtonów, ja sobie od razu to zapisuję w kajeciku. Wytrzymałość na rozciąganie to 120 MPa. Wytrzymałość na ścinanie to 80 MPa, a wytrzymałość naprężenia dopuszczalne na docisk KD to 200 MPa. Tak, oczywiście KR to są naprężenia dopuszczalne na rozciąganie, KT na ścinanie. No i tutaj ten przypadek jest to taki jakiś stworzeń, tutaj zakończony głową, który, no prawda, pytanie, co tutaj co tutaj dalej byłoby zamontowane, czy jakiś gwint, na którym jest coś nakręcone, czy może jakiś uchwyt, do którego jest jakaś lina zawieszona. No trudno powiedzieć, tym to nie jest jednak ważne. No jeżeli teraz chcemy sobie obliczyć ten stworzenie, ja go może jeszcze może go jeszcze narysuję, no to tutaj będą trzy warunki bezpieczeństwa należy sprawdzić. Już tłumaczę dlaczego. Tak? Jeżeli to oczywiście jest jakiś stworzeń, on jest rozciągany z jakąś tam siłą P. No i teraz tak. Pierwszym warunkiem wytrzymałościowym, który należy sprawdzić, jest warunek na rozciąganie tego elementu. Tak, to jest ten element, możemy potraktować jak zwykły pręt i on będzie rozciągany. Następnie musimy sprawdzić, ponieważ łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli ten pręt by oczywiście wytrzymał bardzo duże naprężenia, no to teraz powstają siły tnące w tej płaszczyźnie i w tej płaszczyźnie, tak? Jeżeli to zobaczy, spojrzymy sobie od góry, no to będzie to mniej więcej taka płaszczyzna, tak, po której będzie zachodziło ścinanie. Czyli innymi słowy, my ciągniemy ten pręt tak długo, aż po prostu w tej płaszczyźnie ten element pęknie i tu na wierzchu zostanie taki pierścień, natomiast cały taki pręt zostanie wciągnięty w tą stronę. No i trzecim warunkiem, który należy sprawdzić, jest warunek na docisk tego pierścienia. Czyli to są te powierzchnie. Oczywiście, jeżeli docisk byłby zbyt duży, to ten element mógłby się w jakiś sposób uplastycznić i odkształcić. No ale zaczynajmy. Jeżeli mówimy, że jako na początku musimy sprawdzić rozciąganie tego pręta, no to oczywiście piszemy sobie warunek wytrzymałościowy, a więc naprężenia, powiedzmy, na rozciąganie sigma R, no to się równa nic innego niż nasza siła przez przekrój, przez A. No i to musi być mniejsze, równe niż nasze KR. No i tutaj oczywiście z naszych warunków liczymy sobie pole przekroju. No a nasze pole przekroju to jest pi d kwadrat przez 4. No, czyli możemy sobie zapisać, że pi r równa się 4p przez pi
d kwadrat i to musi być mniejsze niż kr. Z tego warunku na wytrzymałość na rozciąganie musimy sobie wyznaczyć minimalną średnicę tego stworzenia. No i więc przekształcamy, czyli d kwadrat jest większe niż równe 4p pi kr. Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście wszystkie parametry są dodatnie, więc w momencie, kiedy mnożymy razy d kwadrat, no to znak nie ulega zmianie, tak? Tutaj należy sobie przypomnieć, w jaki sposób rozwiązywało się nierówności z matematyki. A więc d kwadrat większe równe pierwiastek z 4p przez pi kr. Jeżeli teraz sobie podstawimy wszystkie parametry, no to mamy 4 razy 80 kN, czyli razy 10 jeszcze do trzeciej, 80 razy 10 do trzeciej N, podzielić przez pi i razy 120. Ponieważ to było wyrażone w newtonach, to było wyrażone w megapaskalach, tak, no więc jednostka, za chwilę to sobie jeszcze pokażemy, to będzie około 29,1. I teraz jakie jednostki? My wiemy, że milimetra i już pokazuję dlaczego. Sprawdzamy jednostki. Tu jest milimetr i to się równa pierwiastek z newton, tak, siłę zapisaliśmy w newtonach, podzielone przez megapaskale, czyli to się równa pierwiastek z newton podzielone przez newton na, i skoro tu mamy mega, to tu możemy sobie zapisać milimetr kwadrat. Mam nadzieję, że to już wszyscy pamiętają. Oczywiście newtony nam się skrócą. Tu mamy podzielić, czyli razy odwrotność, czyli to będzie po prostu pierwiastek z milimetra do kwadratu, czyli po prostu jednostka nasza to są milimetry. Tak? Oczywiście, jeżeli byśmy teraz dobierali elementy normatywne, to D musielibyśmy wybrać jakieś z katalogu, tu już będę kwadrat, z katalogu, tudzież z normy. No ponieważ tutaj nie wiemy, co to jest za element, czy na jego projektowanie obowiązuje jakaś norma, czy nie, to po prostu przyjmujemy jakieś tam D większe niż 29,1 i na tą chwilę możemy sobie przyjąć, że nasze D to się równa, no powiedzmy 30 mm, 29,5. Tutaj każda liczba większa niż 29,1 byłaby dobra. Jeżeli by norma przewidywała oczywiście taką, bezpośrednio taką wartość, 29,1, też moglibyśmy ją przyjąć. Dobrze. Następnym warunkiem jest warunek na ścinanie. No i teraz już powiedziałem, że no jeżeli będziemy ciągnęli za ten element, no to będziemy chcieli jakby go przeciągnąć przez ten otwór, a więc to będzie nasza powierzchnia ścinania. Tak, w rzucie z tej strony to będzie okrąg, tak, natomiast patrząc z boku, no to będzie taka linia, tak, no rysunek techniczny maszynowy nie jest Państwu obcy, tak. I po tej powierzchni będzie ścinana nasz element. No teraz, jeżeli przypomnimy sobie warunek na ścinanie, no to mówi on tyle, powiedzmy, zaznaczmy po prostu tau, tak, ponieważ tylko w tym przypadku to będą naprężenia poprzeczne. Musi być mniejsze, równe niż oczywiście KT, niż KT, czyli niż dopuszczalne naprężenia tynące. Natomiast naprężenia ścinające to jest jakaś tam nasza siła, w tym przypadku nasze P, przez powierzchnię tnącą, powierzchnię ścinania. No i teraz wszystko, cały problem polega na tym, żeby oznaczyć tą powierzchnię ścinania. No i my możemy oczywiście ją sobie obliczyć, ponieważ to będzie obwód tego okręgu pomnożony razy ta wysokość. Natomiast ta wysokość to jest po prostu nasze jakieś tam H. Tak?
No i D już znamy, tak? My D znamy z poprzedniego warunku, natomiast to nasze H musimy w tym momencie obliczyć. No i jeżeli powiemy AT, no to AT to będzie 2πr, czyli pi D razy ta nasza wysokość, tak? Tu ja może to jeszcze wytłumaczę, że jeżeli teraz byśmy tą powierzchnię zaznaczoną tutaj sobie rozwinęli, to powstałby nam taki prostokąt o wysokości h i długości pi d. Tak? Ja mam nadzieję, że to jest mniej więcej jasne, tak? Czyli to jest nasze a tnące, czyli powierzchnia ścinana. No to jeżeli tutaj podłożymy sobie pod a te nasze wartości, to to będzie nic innego niż p podzielone przez pi d h. I ponieważ d już znamy, tak, d obliczyliśmy sobie z poprzedniego warunku, no to teraz musimy obliczyć nasze h. No i jeżeli obliczymy h, to wyjdzie nam, że h musi być większe niż równe p przez pi razy d razy kt, a to się równa 800. Tu będzie 80, przepraszam, tysięcy, to oczywiście wyrażone w newtonach. Tutaj pi, d wyrażone w milimetrach i razy kt wyrażone w megapaskalach, tak? Czyli to było 120 megapaskali, tak? Przepraszam, nie tu. To było to, kt, czyli 80 megapaskali. 80 megapaskali to jest newton, to jest newton na milimetr kwadrat, to są milimetry, więc to nam się skróci, to nam się skróci. Tu zostaną po prostu milimetry, więc jednostki nam się zgadzają. No i teraz tak, jeżeli to sobie stawimy do kalkulatora, to jest 1000 podzielone przez 3π, no to wychodzi nam mniej więcej 10,6 mm. Czyli innymi słowy, h musi być większe niż 10,6 mm. No i teraz idziemy dalej. Oczywiście h możemy sobie przyjąć na przykład 11 mm. Dlaczego nie? Oczywiście, jeżeli to byłby jakiś znormalizowany element, no to byśmy musieli znowu zajrzeć albo w normę, albo w jakiś katalog, z którego nasza firma zamawia elementy i znaleźć element, który spełnia ten warunek, tak? I tutaj, no, w przypadku norm, oczywiście mogłoby się okazać, że to D będzie musiało być większe niż 30, ponieważ na przykład dla D, dla takiego stworzenia o średnicy 30, no ta wysokość łba będzie mniejsza niż 11, na przykład będzie wynosiła 10, a musi wynosić co najmniej 10,6. No i teraz ostatni przypadek, czyli naprężenia na docisk. Przepraszam. No i teraz łatwo sobie, tu o tym co prawda nie mówiliśmy, ale tutaj wystarczy powiedzieć, że naprężenia na docisk, czyli powiedzmy K, sigma dociskowe, muszą być mniejsze, równe niż nasz warunek wytrzymałości na docisk. Oczywiście, ponieważ są to naprężenia normalne, no to będzie to po prostu ta nasza siła, tak, tutaj tylko ona działa, podzielone przez pole docisku, powiedzmy jakieś A docisku. No jeżeli cofniemy się do rysunka, no to widzimy, że A docisku to jest taki pierścień. On ma średnicę D duże zewnętrzną, natomiast średnica wewnętrzna to jest D małe. A więc pole AD to jest pole zewnętrznego koła, czyli pi d duże kwadrat przez 4 minus pole małego koła, czyli pi d kwadrat przez 4. Tak, średnica, pole pierścienia
No a to, jeżeli sobie wyłączymy przed nawias, to jest pi przez 4 razy otwieramy nawias d duże kwadrat minus d małe kwadrat. No jeżeli teraz to AD podstawimy sobie do warunku wytrzymałości na docisk, no to nam powstaje, że to będzie 4p podzielone przez pi d duże minus d małe musi być mniejsze, równe niż nasze naprężenia dopuszczalne na docisk. One wynosiły 200 megapaskali, ale to za chwilkę. No teraz oczywiście przekształcamy to równanie w taki sposób, żeby otrzymać d. No to to będzie, może tak, d kwadrat minus d małe kwadrat większe, równe niż 4p przez pi kd. Ja będę, żeby nie marnować miejsca, będę tu dalej pisał, czyli d duże kwadrat jest większe, równe niż 4p przez pi kd minus dodać d kwadrat małe, czyli nasze d jest większe, równe niż 4p przez pi kd plus d kwadrat. No i teraz, jeżeli sobie podstawimy wszystkie dane, no to mamy 4 razy 8, może zmarszmy to, 4 razy 80 razy 10 do trzeciej Newtona, tak? Przypominam, że P to było 80 kN, podzielone przez pi razy KD to było 200 megapaskali, tak? Tu zostawiamy megapaskale, bo to nam pozwoli, to będzie Newton, tu będzie Newton przez milimetr kwadrat, czyli te Newtony się skrócą, czyli jednostką tego całego wyrażenia będzie milimetr kwadrat, dodać 30 milimetrów do kwadratu i tutaj też jest milimetr kwadrat, czyli jednostki nam się zgadzają. Tu przypominam, żeby te jednostki zawsze sobie sprawdzić, czy na pewno wychodzi. No i to jest w przybliżeniu 37,5 mm. No i tutaj znowu musielibyśmy zajrzeć w nasz katalog albo normę, sprawdzić, czy jest taki element. No chyba, że wykonujemy go na miejscu firmy. W firmie jest raczej rzadkie, przynajmniej ja nie miałem okazji pracować w żadnej firmie, która by wykonywała na miejscu tak podstawowe elementy jak stworznie, jakieś śruby. Chyba nawet w PES-ie się tego nie robi, mimo że oni się lubują w wykonywaniu wszystkiego na miejscu. Także zaglądamy do normy, zaglądamy do katalogu i oczywiście, jeżeli by się okazało, że to ten element D nasze musi być jakieś większe, tak, niż 30 w którymś etapie, no, ponieważ na przykład dla 30 H jest za małe, no to warto, to można to sobie przeliczyć jeszcze raz, tak, ale my tutaj wszędzie mamy pewność, że jeżeli nasza średnica, ona będzie tutaj rosnąć, a ona może tylko urosnąć względem, powiedzmy, tej założonej wartości, no to to nasze H będzie mniejsze, tak, w tym przypadku. No a tutaj D, no tutaj akurat D byłoby większe, tak, więc no warto by sobie jeszcze przeliczyć raz w momencie, kiedy byśmy już wiedzieli mniej więcej, jaki stworzeń albo pręd chcemy dobrać. Zadanie 4.2. Obliczyć minimalną wartość nacisku prasy, na której będą wykrawane elementy z blachy ST3 o długości linii brzegowej L 20 cm i grubości G 12 mm. No i teraz tak, żeby to zrobić, pierwsze co powinniśmy zajrzeć do normy, czym jest stal ST3. No i oczywiście to jest stale oznaczenie stali. Nowe oznaczenie stali, tej stali to jest S235, gdzie oczywiście 235 oznacza minimalną granicę plastyczności, czyli RE jest większe, równe, no jest, napiszmy sobie, że jest po prostu równe 235 megapaskali. Ponieważ mamy tutaj ścinanie,
No to potrzebujemy nie granice plastyczności, ale granice wytrzymałości na rozciąganie. I jeżeli teraz zajrzymy do normy, możemy znaleźć między innymi, że nasze RM dla takiej stali wynosi w zależności od stali, no to od 376 do 450 megapaskali. No i teraz ja o tym nie mówiłem, ale generalnie przyjmuje się, że naprężenia dopuszczalne na ścinanie KT są równe od 0,5 do 0,7 KL, czyli do 0,7 naprężeń dopuszczalnych na rozciąganie. No i teraz możemy sobie przyjąć tak naprawdę, że nasze K tnące, no to jest no na przykład 0,5 razy KM, czyli 450 powiedzmy megapaskali. No a to się równa 225 megapaskali. Tak? Zwracam uwagę na to, że my tutaj nie zastosowaliśmy żadnego współczynnika bezpieczeństwa, czyli w naszym przypadku, to Państwo powinniście z wykładu pamiętać, nasz współczynnik bezpieczeństwa, nazwijmy go może nie X, tylko Z, równa się 1, tak? Czyli zakładamy, że stal, którą dostaliśmy, jest tą stalą rzeczywistą. No i teraz, jeżeli sobie powiemy, przypomnimy warunek, no to nasze tau to się równa siła przez powierzchnię tnącą i to musi być mniejsze bądź równe nasze KT. Tu jeszcze możemy napisać, że to jest KR. Oczywiście dla współczynnika bezpieczeństwa 0. No i teraz musimy wrócić do zadania. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak wygląda prasa, ale powiedzmy, że żeby to sobie uzmysłowić, mamy jakiś tam stolik, po którym przesuwa się blacha. No niezbyt równa, walcowanie nie było udane i mamy jakiś wykrojnik, powiedzmy okrągły, i ten wykrojnik wykraja nam w blasze jakieś kształty. My wiemy, powiedzmy, że sobie byłoby to koło, żeby to lepiej sobie zobrazować, my wiemy, że ta blacha ma grubość 12 mm. Tak, natomiast pole linii brzegowych, czyli pole linii brzegowej, czyli jakby w tym przypadku, patrząc od góry, to by był obwód tego wykrojnika, tego naszego wykroju, to jest nasze L równe 20 cm. Tak? Czyli nasze AT to jest nic innego niż to nasze L razy G. A to się równa 12 mm razy 20 cm, czyli jeszcze 0, czyli to się równa 2400 mm kwadratowych. No więc tutaj musimy sobie wyliczyć P, czyli nasze P musi być mniejsze bądź równe, żeby oczywiście warunek był zachowany, KT, czyli K, może najpierw KT razy AT, a to się równa 225 megapaskali razy 2400 milimetry kwadratowe, a to się równa, ja tutaj szybko pozwolę sobie otworzyć kalkulator, 225 razy 2400, to się równa 540 tysięcy, przypominam, że te milimetry skracają się z mega, no i paskalami na newtony, więc newtonów, więc to jest 540 kN.
No i teraz tak, my nie zastosowaliśmy żadnego współczynnika bezpieczeństwa, ani, no i tutaj dodatkowo powinniśmy sobie tak napisać, naprawdę napisać, że P musi się równać, tak naprawdę być większe, równe niż 540 kilonewtonów, ponieważ my tutaj nie liczymy, kiedy nie damy rady wykroić tego kształtu, ale chcemy mieć taką siłę, oczywiście jak najmniejszą siłę, ponieważ bez sensu jest budować teraz wielkie urządzenie z siłą nacisku 15 ton, żeby, prawda, wykrajać krążki o grubości 13 mm, tudzież jakieś kształty o grubości 12 mm. My chcemy to ścinanie pokonać, stąd też wiemy, że ta siła przy oczywiście tych założeniach, które podjęliśmy tutaj, musi wynosić 540 kN bądź więcej. Zadanie 4.3. Obliczyć, jaką największą siłę P można obciążyć połączenie sworzeniowe pokazane na rysunku 4.2a. Naprężenia dopuszczalne dla sworznia i płaskowników wynoszą KR 120 MPa, czyli to były naprężenia na rozciąganie, naprężenia na ścinanie KT 80 MPa i maksymalne dopuszczalne naprężenia na nacisk 200 MPa. Czyli sytuacja jest taka, że mamy pewien sworzeń, mamy jakieś połączenie, no i teraz chcemy sprawdzić, jaką największą siłę P możemy zastosować w przypadku tego sworzenia. No i pierwszym takim warunkiem, który możemy sobie sprawdzić, są naprężenia na ścinanie. I teraz tak, oczywiście tutaj to powinno być zakreskowane. Siła P działa zarówno na jeden element, jak i drugi. I one będą ścinały nasz stworzeń w tych dwóch płaszczyznach. Tak więc możemy sobie od razu zapisać, że naprężenia tnące, no to jest nasza siła podzielone przez pole tnące, natomiast nasze pole tnące, czyli AT, to są dwie takie powierzchnie, czyli dwa razy powierzchnia. No ta powierzchnia to jest po prostu pi d kwadrat przez 4, czyli pi d sworznia kwadrat przez 4, czyli to jest jedna druga pi d kwadrat. No naprężenia tnące muszą być mniejsze, równe niż nasze KT. Jeżeli sobie tutaj teraz chcemy wyliczyć P, czyli P musi być mniejsze, równe niż KT razy nasze AT, czyli to mamy 80 MPa razy 1 druga pi 10 do kwadratu w milimetrach kwadrat. Oczywiście to nam się uprości do newtonów. Jeżeli podstawimy teraz dane, to wyjdzie ni mniej, ni więcej 1, 2, 5, 6, 0 newtona, czyli nasze P, żeby naprężenia tnące nie przekroczyły naprężeń maksymalnych, musi być mniejsze bądź równe 12,56 kN. Kolejnym takim elementem, który powinniśmy sobie sprawdzić, no to są naprężenia, wytrzymałość na docisk. I teraz tak, nasz stworzeń naciskany jest w tej płaszczyźnie oraz w tej płaszczyźnie. Tak? I przerysujmy go sobie. No i teraz, to jeżeli sobie przypomnimy, jakie naprężenia dociskowe się liczy, no to jest jakieś pole, siła przez pole docisku. No i teraz jak to pole docisku obliczyć w przypadku okrągłego stworzenia? To było tak.
tutaj. I tutaj. Pierwsze, nad czym powinniśmy się zastanowić, to to, gdzie naprężenia będą większe. Czy w przypadku tych obciążeń, czy też w przypadku tych obciążeń. Tak, je możemy traktować jako jedno obciążenie działające łącznie na takiej powierzchni, natomiast to obciążenie działa na takiej powierzchni. I jedno, i drugie obciążenie daje nam w sumie siłę P. Jednakże ta długość, to jest w sumie 12 mm. Tu przypominam, że to jest 6 i to jest 6. Natomiast ta siła rozkłada się na 10 mm w tym przypadku tego pola. Tak więc większe naprężenia będą generowane w przypadku, jeżeli będziemy mówili o tej powierzchni stworznia. I teraz my sobie przyjmujemy, oczywiście naprężenia rzeczywiste wyglądają jakoś mniej więcej tak, dociskowe, natomiast my sobie przyjmujemy, że te naprężenia są rozłożone równomiernie. No i teraz siłę mamy, musimy sobie policzyć to pole. I ja to tym wspominałem, rzutujemy to troszkę tak, jakbyśmy teraz chcieli stanąć tutaj i spojrzeć, co widzimy od tej strony. No i oczywiście, jeżeli znamy zasady rzutu, no to wiemy, że to, co byśmy zobaczyli, patrząc na ten element od tej strony, to byłby prostokąt. Prostokąt o długości 10 mm oraz szerokości D. Tak więc nasze AD to jest nic innego niż D, to jest 10 razy wysokość 10 mm. Oczywiście to 10 wynika z parametrów zadania, czyli z grubości tej płyty. Tak? Czyli to musi być mniejsze niż K dociskowe, czyli nasza siła w tym przypadku musi być mniejsza bądź równa K dociskowe razy A dociskowe, a to się równa 200 megapaskali razy 100 milimetrów kwadrat, a to się równa 20 tysięcy newtonów, czyli 20 kilonewtonów. I już tutaj widzimy, że mimo że w przypadku obciążenia 12,56 kilonewtonów spełniamy warunek naprężeń tnących, no to w tym przypadku naprężenia mogłyby być znacząco większe. Tak? Oznacza to na razie tyle, że jakby ta siła na razie jest tą siłą maksymalną, tak? Dla niej naprężenia dopuszczalne na docisk również nie przekroczą naprężeń granicznych. Natomiast teraz musimy sobie sprawdzić naprężenia na rozciąganie sigma R, które równa się siła przez jakieś pole powierzchni. No i teraz musimy sprawdzić, o które pole powierzchni nam chodzi. Tutaj potrzebowałem troszkę chwilki, ponieważ brakło mi jednego wymiaru, a mianowicie jakby tego, jak szerokie jest to połączenie. No i teraz, jeżeli sobie na to połączenie spojrzymy z góry, to będzie ono wyglądało mniej więcej tak. Czyli tu mamy ten szerszy płaskownik. W nim będzie wykonany stworzeń. No i mamy, stąd będzie wychodził kolejny ten pojedynczy płaskownik. I z tego, co rozumiem, to szerokość całego połączenia to 30 mm. No i teraz tak, jeżeli rozciągamy ten układ, no to jakby następuje rozciąganie zarówno tego płaskownika, jak i tego płaskownika. Ponieważ jeżeli sobie spojrzymy tutaj, który płaskownik będzie silniej obciążony, no to teraz tak. W przypadku, wydawać by się mogło, że te elementy, które teraz pokazuję, będą rozciągane najsilniej. Jednakże siła w nich
to jedynie 1,5p. 1,5p w tym elemencie i 1,5p w tym elemencie. Mówię o tym, o elementach tego płaskownika, czyli tych uszach. Sumaryczna ich grubość to jest 12 siła P, czyli naprężenia nie będą wcale większe niż w tym elemencie, który jest węższy. Ma wysokość 10, natomiast tutaj po całości naprężenia będą równe 1p. I teraz jeżeli ten płaskownik narysujemy sobie od góry, tak, powiedzmy napiszemy, że to jest razy 10, czyli grubość, wykonany w nim jest otwór i teraz jeżeli będziemy go rozciągać, no to w tym przekroju płaskownik ten będzie rozciągany najmocniej, ponieważ będzie miał najmniejsze pole tego rozciągania. No i jeżeli sobie powiemy, że KR to się równa nasze siła P podzielona przez przekrój powiedzmy R, no to ten przekrój R, jeżeli sobie byśmy teraz rzucili w tą stronę ten przekrój, to byśmy zobaczyli, że on wygląda tak. Oczywiście to jest otwór. Czyli musimy teraz policzyć jego pole. Pole tego przekroju to jest nic innego niż pole całości minus pole tego małego, czyli to jest, tu przypominam, że to jest 30, czyli to jest 30 razy wysokość całego płaskownika, czyli to jest 30 razy wysokość płaskownika to jest 10 minus 10 razy 10, tak, czyli, bo to jest, no to niestety mi się nie udało do końca uchwycić wielkości, czyli tu mamy 10 i tu mamy 10, 30, 10, no to niestety jest też 10, czyli pole tego przekroju to jest trójeczka, oczywiście to jest 300 minus 100, to jest 200 mm kwadratowych. No czyli nasze P musi być mniejsze równe niż KR, musi być mniejsze i równe niż KR razy AR. A to się równa 120 megapaskali razy 200 megapaskali i to nam wychodzi 24 kN. Jak więc widać, nadal najniższą wartością dopuszczalną siły jest to 12,56 kN. Tak? I teraz wydawać by się mogło, że w tej chwili już w każdym elemencie obliczyliśmy ścinanie, rozciąganie czy docisk. Jednakże, jeżeli jeszcze raz przeanalizujemy sobie tą małą płytę i powiemy sobie, że tu jest stworzeń, no to spójrzmy, co ja teraz rysuję. Okazuje się bowiem, że jeżeli będziemy ciągnęli tą płytę, no to może nastąpić ścinanie po tych dwóch płaszczyznach, tak? I to ścinanie również musimy sobie przeanalizować. Czyli naprężenia ścinające, no to S powiedzmy tutaj 2, to się równa P przez A T2, ścinające tnące, i to musi być mniejsze bądź równe niż KT. No i teraz cały jest zambaraz, żeby policzyć sumę tych dwóch pól powierzchni. No i teraz, jeżeli sobie rzucimy z powrotem do obrazku uska, to wiemy, że szerokość tego to jest 15 mm, wysokość tego to jest 10, czyli to nasze A tnące 2 to będzie nic innego niż 2 razy 15 razy 10, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na tą powierzchnię z boku, to ona będzie miała wysokość 15 mm,
Szerokość 15 mm i wysokość 10. Takiej powierzchni są dwie. Tak więc nasze P musi być mniejsze, równe niż KT razy AT2, a to się równa 80 megapaskali razy 30, 300, a to się równa 24 kN. Tak więc znowu ta siła jest zdecydowanie większa niż ta pierwsza siła z warunku na ścinanie śruby. I możemy sobie zapisać, że nasze P maksymalne to jest po prostu 12,56 kN, czyli to jest najmniejsza wartość z tych wszystkich sił, które obliczyliśmy. Tak, mam nadzieję, że to jest jasne, to zadanie było dosyć skomplikowane, ale myślę, że sobie je troszkę chociaż rozjaśniliśmy. Zadanie 4.8. Zadanie ze spoiną. Obliczyć największą wartość siły P, jaką można obciążyć płaskownik oraz konieczną długość spoiny, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą naprężenia na rozciąganie 150 MPa i na ścinanie 90 MPa. I tu mamy nasz rysuneczek. I teraz tak, proszę Państwa, no spoina zawsze jest takim miejscem, w którym materiał ulega jakiemuś lokalnemu osłabieniu, tak? Nie jest on ciągły, nie zachowuje takiej swojej klasycznej charakterystyki. Jednakże spoina ma być miejscem bezpiecznym dla naszej konstrukcji, dlatego spoiny powinny być projektowane tak, żeby naprężenia, które mogą przenieść, były równe naprężeniom, które może przenieść element wykorzystywany, tutaj słabszy element wykorzystywany do łączenia ich. Dlatego na początku musimy sobie obliczyć siłę takiego elementu. No i tutaj tym słabszym elementem będzie oczywiście ta płyta o grubości G. I wysokości tak B. No i teraz, jeżeli sobie przejdziemy do notatnika, no to możemy zapisać, że nasze naprężenia na muszę zacząć do zadania, naprężenia na rozciąganie muszą się równać tej sile przez przekrój tego, powiedzmy, płaskownika AP i to musi być mniejsze, równe niż nasze KR. Oczywiście, jeżeli sobie chcemy obliczyć P, no to P musi być mniejsze niż równe. KR to jest 150 MPa razy AP, a AP, no to już powiedzieliśmy sobie, że to jest G razy B, czyli to jest 50 razy G to było 10, czyli to jest 500, czyli 150 razy 500, a to się równa 75 kN. No i to jest maksymalna siła, którą możemy sobie obciążyć spoinę. Oczywiście spoina pracuje na ścinanie. Ja może tutaj nie będę już rysował rysunku. Ważne, żebyśmy pamiętali, że wytrzymałość na ścinanie spoiny to jest siła przez pole tej spoiny. A pole spoiny to jest ilość spoin. W tym przypadku są to dwie spoiny. Powiedzmy A spoin. A spoiny to może inaczej. To jest A spoiny pierwszej dodać A spoiny drugiej. No i jeżeli sobie zapiszemy w ten sposób, to możemy powiedzieć, że to jest efektywna długość spoiny, w tym przypadku L, razy pole spoiny, czyli nasze A, dodać pole drugiej spoiny, czyli też L razy A, 2L razy A. Musimy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest długość, wysokość spoiny, ponieważ długość mamy sobie obliczyć, no to wynika z treści zadania. No i teraz, jeżeli sobie wrócimy do rysunku, no to jeżeli tu mamy oczywiście spoinę, tak, no to wysokość spoiny to jest nic innego niż ta odległość, czyli to jest nasze A. Czyli to jest nasze A. No może mi się to nie do końca udało, ale A oczywiście musi padać prostopadle i ponieważ przyjmujemy sobie, że no, T
ten wymiar i ten są takie same, no to to będzie kąt 45 stopni, to będzie kąt 45 stopni. Czyli jeżeli to jest G, to jest nasze A, to możemy sobie zapisać z trygonometrii, że A przez G, czyli A przez G to jest no sinus lub kosinus w tym przypadku 45 stopni. Nazwijmy sobie sinus, bo to zależy, ponieważ ten kąt jest 45 stopni i ten kąt jest 45 stopni, więc te, to jest sobie równe 45 stopni, czyli A to się równa G razy sinus 45 stopni, a to się równa w przybliżeniu 0,7 G. I takie przybliżenie w przypadku spojów pachwinowych można sobie bez problemu robić. Praktycznie za każdym razem, jeżeli wiemy, jaka jest ta grubość jednego elementu, mówię oczywiście o takim typie połączenia. No i teraz tak. Wracamy do naszych naprężeń tnących. Mamy już A, które możemy podłożyć do tego wzoru. No i te naprężenia tnące w spoinie muszą być mniejsze, równe niż dopuszczalne naprężenia tnące, czyli KT. Czyli P podzielone przez 0,7G razy L razy 2, to jest nasze A, przypominam, tak? Musi być mniejsze, równe niż KT. Czyli nasze L jest większe, musi być większe, równe niż P podzielone przez 0,7 razy 2 to jest 1,4 razy G razy KT, KT. No a to się musi równać 75 kN podzielone przez 1,4 razy 10 razy 90. Tutaj oczywiście musimy sobie zapisać to w newtonach. Ponieważ to jest w megapaskalach, to jest w milimetrach, to będzie w newtonach, więc jednostką, która nam wyjdzie, będą milimetry. Jeżeli to sobie wklepiemy do kalkulatora, to wyjdzie nam 59,5 w przybliżeniu, czy dokładnie, w przybliżeniu, powiedzmy, nie będę teraz sprawdzał, milimetrów. Czyli L 59,5 milimetrów to jest minimalna grubość, jaką musi mieć, długość, jaką musi mieć spoina. Dziękuję.